Siemanko moi mili, z tej strony Raf. Sezon trzeci od kilku dni na serwerach, a Diablo jednak wśród graczy panują bardzo mieszane odczucia i nie ukrywam, u mnie też jest różnie. Czy zatem sezon trzeci Diablo jest słaby? Osobiście przeanalizowałem dla Was w tym filmie każdą z mechanik, m.in. porównując ją do tego, co mieliśmy wcześniej w Diablo oraz rozpisałem plusy i minusy wprowadzonych rozwiązań. A na końcu podsumowuję, oceniam i mówię, jakie jest moje osobiste podejście właśnie do sezonu trzeciego. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na film. Także zgodnie z założeniami zaczynamy od Seneszala, czyli od naszego nowego pomocnika, który zarazem jest motywem klasowym i zacznijmy od plusów. Po pierwsze, w końcu mamy towarzysza. Fajnie jest mieć towarzysza, ale no nie jest to jakiś ogromny plus. Tak jak mówię, plusów co do zasady szukałem, więc nie było też tak łatwo je znaleźć, ale no jest to początek. Początek tego, kiedy ktoś nam potencjalnie może towarzyszyć, ale wiem, że jeśli chodzi o towarzyszy, nie mają one wielu zwolenników. Co dalej? Możemy go pogłaskać, to niesamowity plus, ale tak jak mówię, Seneszal no, nie jest tutaj największym cudem techniki. Jest to ewidentnie, tak jak też to wygląda, próba wyjścia poza schemat. Dotychczasowo, powiedzmy chociażby w Diablo 3, tego kim jest Pet, czyli ten, który dotychczas wspierał Golda, czy robił Selwę, czy jakichś tam żółtych i tak dalej i temu, chociaż moim zdaniem Pet znacznie bardziej byłby dla nas w tej formie lepszym, ale dobrze, jest to pewna próba, czy udana, to będziemy o tym dalej rozmawiać. Tak, możliwość samodzielnego dopasowania ulepszeń skilli to jest również plus. Niemniej jednak trzeba policzyć, ile tych skilli mamy, jak bardzo dużą możliwość, bądź niedużą mamy, jeśli chodzi stricte o to właśnie ulepszenie skilli. No fajne jest to, że teoretycznie możemy spośród do tych dwóch skilli dorzucić, tak, czyli dwóch kabinet dorzucić trzy, które gdzieś tam będą to dopasowywać i teoretycznie w założeniu miałoby to dać nam taką, no właśnie, elastyczność w podejściu. Niemniej jednak my i tak dalej wybieramy dwa skille, ale dobrze, dajmy to jako plus. No i właśnie, możliwość pełnej immersji. Mówię tu o, no jeśli macie 15-20 tysięcy złotych, to właśnie spójrzmy tutaj na tego oto super realnego Seneszala, w którym możemy sobie zasiąść i pograć, czyli być w Seneszalu i grać z Seneszalem. No niemniej jednak nie jest to rzecz, którą bezpośrednio sprzedaje Blizzard, ale tak jak mówię, trzeba było coś znaleźć. I teraz przejdźmy do tych negatywnych elementów, bo więcej pozytywów naprawdę nie byłem w stanie znaleźć. Czyli tak, brak realnego właśnie poczucia mocy, motywu sezonowego, który moim zdaniem jest tu jednym z najbardziej istotnych rzeczy, bo on biega tu prawo, tu lewo, a ja mam wrażenie, że jak przestaje bić, to mimo wszystko dalej on nie robi nic. A ja nawet nie widzę, co on robi i gdzie on jest. To dodatkowo przerzuca nas do punktu drugiego, czyli jego obrażenia i skille w zasadzie nie mają znaczenia, a co najwyżej działa do nas jako taki, no nie, w zasadzie niewielkie ulepszenie takich skill użytkowych, czyli a gdzieś tam da nam cooldowna, gdzieś teoretycznie zwiększy o 15 czy ileś procent obrażenia, ale my też tego nie widzimy, bo równie dobrze pojedynczy aspekt czegokolwiek albo pasywka zwiększa nam te 15% obrażeń i nie potrzebujemy ze sobą w bliżej nieokreślony sposób latającego tak, peta, który no właśnie, nad którym nie możemy panować i nie wiem w zasadzie co on robi, a nie wiem, nie pozwala chociażby na zabijanie traszu, żebyśmy się zajęli na przykład elitami, a taki Seneszal zabijałby nam trasz w jakichś dungeonach, albo on by osłabiał dodatkowo elity. No brakuje tu takich pewnych istotnych, ważnych rzeczy, ale zobaczymy, być może będą jeszcze dodatkowe jakieś zmiany. No i co teraz? Względem drugiego sezonu mieliśmy 5 mocy wampirycznych do dodania w danym momencie. Tak, te moce oczywiście ulepszyliśmy teoretycznie tylko o 3 poziomy wzwyż, ale one były realnie odczuwalne. Mieliśmy albo realne coś, co dawało nam jakąś dobrą defensywę, albo znaczące zwiększenie obrażeń, albo łączyliśmy dwie ze sobą. Tutaj mamy dwie moce i każda daje coś, żeby było na tyle, bo jedna może strzelać z, powiedzmy, mocy elektrycznych, a dodatkową bruną możemy zrobić, żeby szybciej strzelał, albo żeby dodatkowo nawet nakłada vulnerable, tak, ale w tym przypadku mówimy to, powiedzmy, 10% na szansę na to, że nałożę odsłonięcie na 2 sekundy przy ataku, no to jest naprawdę bardzo mało. Co dalej? A, farma. Farma i to jest dla mnie jedno z największych zastrzeżeń, jako że ja bardzo lubię alty, co na samym końcu też powiem. Przeliczyłem, mamy 12 kamieni, na każdy potrzebujemy dokładnie zdarzyć ich 37 sztuk kamieni zarządzających, żeby wbić je na poziom 10 oraz łącznie, już nie pamiętam przy ilu, przy 20 tam kilku kamieniach wyszło 920 kamieni wspierających, żeby znaleźć. I teraz tak, kamienie zarządzające lecą z Heralda, i on dropie albo jeden, chyba jeden, nawet nie wiem jak w World Tierze 4 i dodatkowo dropią one w skarbcach, czyli tutaj prawdopodobnie musimy zabić no pewnie z 200, z 300 tych heraldów, żeby finalnie, plus skarbce, żeby finalnie wymaksować sobie te kamyczki, plus tutaj w przypadku pełnych skrzyń w skarbcach to możemy liczyć nawet na 7, więc 100 kilkadziesiąt skarbców trzeba by było pierdzielić, żeby potencjalnie wymaksować wszystkie kamienie i co? Zróbmy to na jednej postaci, ale w pewnym momencie stwierdzimy, że się znudziliśmy i my nie podzielimy sobie tego z drugą postacią, co dla mnie jest totalnym strzałem w stopę i dla mnie to jest idiotyzm, po prostu. Idiotyzm. Nic więcej. No, szkoda moich słów na to więcej. Tak jak nazwałem to, jest to totalnie system antyaltów. No i tak ja osobiście widzę Seneszala. Co dalej? Expienie, czyli otwarty świat. Tutaj moim zdaniem jest nieco lepiej, jeśli o to chodzi. I teraz jak to wyglądają? Plusy, czyli plusy Tech Harvestu. Sam główne założenie, tak, jest to coś nowego, jak to w każdym nowym sezonie. Gdybyśmy siedzieli na Eternalu, by się nam nudziło. Tutaj mamy coś fajnego, coś nowego, coś znowu świeżego. Z tym, że teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że nowym elementem i myślę, że całkiem fajnym jest farmienie tego tak Heralda, bo jeśli zbierzemy grupę 4-5 czy 6-osobową, można to farmić wręcz bez końca i nie jest to trudne. W związku mi się to ogólnie całkiem podoba, ale też do momentu, w którym nie uświadamiasz sobie, że musisz zabić 300 czy 400 razy, żeby to wymaksować i najlepiej robić tam na World Tierze 4, bo wcześniejsze twoje farmienie to tak trochę niby było ok, bo coś tam ci dropiło, ale no mimo wszystko nie jest idealnie, a co więcej, no właśnie, ale to zaraz w minusach. Przekaźniki, które ten między innymi przekaźnik lodu jest tutaj w tle, no to on jest o tyle fajny, że naprawdę tutaj są przeogromne ilości expa, sensowny i fajny lód. Co prawda przekaźnik ognia jest ekstremalnie wkurwiający, mówiąc wprost, bo te kule latają w bliżej nieokreślony sposób. W ogóle całe te przekaźniki nas bez przerwy odpychają, co mimo tego, że jest, tak jak mówię, fajne, bo daje sporą, fajną ilość expa, to jest denerwujące między innymi ze względu na te skille, które z tego lecą. Co więcej, tak, łatwa farma materiałów na przyzwanie Herolda, czyli latanie rzeczywiście po tych pułapkach i rozbrojanie ich. I sam fakt, że tych pułapek jest dużo, jest ogromnym plusem. I samo farmienie teoretycznie też nie jest jakieś ekstremalnie denerwujące. Bo moim zdaniem te systemy wszystkich pułapek, oprócz ogniowej, która jest ewidentnie najgorsza, bo jest nieprzewidywalna, jak już mówiłem, jest umiarkowanie sensowne. To się farmi na tyle szybko, że można bez końca rzeczywiście farmić tego Herolda Malfa. I to są takie ogólne plusy. Ja jestem w miarę zadowolony z tego otwartego świata, jak wygląda. Niemniej jednak dalej między sezonem drugim no jesteśmy krok do tyłu, bo tam był ten feeling. No ale właśnie, był ten feeling, o którym mówię w tym momencie, czyli realna nagroda w dropie za farmienie Herolda Malthasa, tak? Czyli my w tym momencie go zabijamy, dostajemy sobie jedną runę, czy tam kamień, jak zwał, tak zwał. No i ta runa, ten kamień, oprócz tego zazwyczaj jest jakiś żółty item. Ja nie dostaję żadnej legendarki. Pamiętacie, co się działo w krwawych żniwach, kiedy tych legendarek waliło wam tyle, że jak 3 czy 4 razy ktoś odpalił, to trzeba było się cofać do miasta. Tutaj możesz otworzyć 1, 2, 5, 7 i co najwyżej żółtych itemów sobie przebierzecie, ale nie macie tego fanu, że jednak oprócz tego kamyka jest jakiś taki fajny, sensowny drop legend, w związku z czym okej, plus, że tam jest exp, ale no nie chce się tam stać i farmić, bo masz wrażenie, że jednak musisz ich gdzieś coś tam przelutować sensownie, no więc to taka pętla też niekoniecznie idealna. Tak, pułapki, tak jak przed chwilą powiedziałem i dla mnie najgorsza pułapka ogniowa. Te błyskawice też są niektóre denerwujące. Dla wielu osób mogą one być jeszcze bardziej denerwujące. Ja, grając najpierw Łotrem, już zobaczyłem, że okej, dobra, przeminąć, zrobić dasha do środka, kliknąć i to jest tyle. Więc mnie to nie denerwowało, ale moją drugą postacią jest Nekromanta, ale o tym później. Więc tak, są denerwujące i to jest ewidentnie rzecz, która potrafi wkurzyć każdego chyba w zasadzie. No i ostatnia rzecz to jest taka, że to, tak jak i wszystko, staje się w pewnym momencie po prostu monotonne. Monotonne do tego stopnia, że nie chcemy tego dalej farmić, co znowu się przekłada na to, a co jak zrobię alta. To ja w ogóle w tym alcie nie będę chciał mieć Seneszala, ja w ogóle nie będę chciał być na otwartym świecie, bo ja nie będę widział w tym sensu, bo ja już to tyle razy robiłem i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest kolejny problem i kolejne opośledzenie tego, jak Blizzard to robi, które mi się bardzo nie podoba, bo tak jak kiedyś już na swoim filmie mówiłem odnośnie altów, tak to się tylko potwierdza. Oni sztucznie próbują pewne rzeczy wymusić, zamiast to uprościć, zamiast to ułatwić. Ja wolałbym, moim zdaniem to by było lepsze, żebym ja realnie grał przez 3 tygodnie u nich, siedział tak fest, napieprzał w tą grę przez 3 tygodnie i się w nią zagrał do takiego stopnia, że będzie naprawdę zajebiście, ale ja złego słowa nie powiem o sezonie, niż na siłę miał po tygodniu odpuścić i wrócić za kolejne 6 tygodni, bo oni dodadzą łaskawie cienki. No ale o tym zaraz. Więc co dalej? O, Malfas, skarbce. Tak, tak, tak. Tutaj ewidentnie jest, no, źle. Słabo, źle. No lecimy. Najpierw plusy. Plusem ewidentnie jest sama dywersyfikacja kontentu, to, że jest on różny, to, że ja mogę, ale nie muszę, teoretycznie nie muszę, co zaraz też będzie, nie muszę iść na skarbiec, tak, nie muszę farmić wyłącznie Nightmare Dungeonów, mogę latać na skarbce i mam opcję wyboru. Fajnie jest mieć wybór, uważam, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy i docelowo najważniejszą rzeczą, mamy w tej grze właśnie mieć za każdym razem wybór, ale nie czuć przymuszenia, więc co do zasady dywersyfikacja kontentu jest jak najbardziej na plus. Dobry drop za ukończenie skarbca, ale z błogosławieństwem. Co do zasady, to błogosławieństwo z Oltuna Kula musi pozostać. W innym przypadku to ukończenie skarbca niekoniecznie jest super, co tym samym może stać się też docelowo minusem. Tak? Plusem jest też to, że w końcu możemy podjąć ryzyko. Coś, co wielu osobom może się to z jednej strony nie podobać, ale moim zdaniem jest fajne, czyli ryzyko. Mogę z jednej strony wyfarmić tyle tych opok, że 20 razy posągi, no chcąc nie chcąc i tak, tak dojdę z tymi 14 tymi osłonami, no nie zmienia to jednak faktu, że tak to mniej więcej sobie wygląda i to podejmowanie ryzyka moim zdaniem jest po prostu, jest plusem, bo mamy jakiś dodatkowy element tego, co musimy robić. No ale właśnie, chyba że tego nie chcesz. I to jest ten problem, bo nie każdy może chcieć podejmować to ryzyko. Są osoby, które po prostu będą chciały farmić i lecieć jak najszybciej i wtedy to jest coś, co wręcz go będzie tak denerwować, bo nie może zrobić tego, co chce. Nie chce podejmować ryzyka, chce po prostu grać w grę, chce nie zastanawiać się, ile on musi dać tych pereł czy czegokolwiek, tylko iść, przejść przez dungeon, chce, żeby to było prostsze. I tak, robienie czegoś innego niż to zabijanie potworów niektórym może się podobać, bo jest to urozmaicenie gry. Ale problem większości, moim po części też, ale jeszcze nie na tym etapie, na którym jestem, jest to, że to niekoniecznie jest to, czego możemy szukać w grze RPG. To niekoniecznie jest to, czego ja mogę chcieć. Może bym chciał tylko wbijać expa, tylko nie zastanawiać się i, że tak powiem, zabijać hordy potworów. I to urozmaicenie byłoby dobre, gdybym ja w pewnym momencie nie czuł się przymuszony. Ale właśnie, o tym zaraz. Plusem również jest nowy boss, bo mamy nowego bossa, Malfasa, czyli jest to ponownie nowy, dodatkowy content, ale ten boss, oprócz tego, że mamy nowego bossa i oprócz tego, że potencjalnie zakładam, że skoro jest to nowa rodzina potworów i tak dalej, no to pewne elementy tego sezonu zostaną, ma sporo minusów. No i teraz przejdźmy do tej drugiej strony. Czyli dungeon w skarbcu. Po cholerę. Skoro sam skarbiec jest już stosunkowo długi, muszę poświęcić na niego więcej czasu niż na standardowego Nightmare Dungeona, to ja jeszcze, żeby pójść do tego skarbca, muszę przejść kawałek jakiegoś dungeona, żeby znaleźć tamten portal. No sorry, ale to jest dla mnie głupota. Głupota do tego stopnia, że oczywiście można stwierdzać, że przecież tak to miało być, to one były gdzieś tam poukrywane i... No ale gówno mnie obchodzi, że to było poukrywane, to napiszcie swoją teorię, czy jakiś tam questline, czy cokolwiek w taki sposób, żeby też się grało przyjemnie. Przecież nikt wam nie kazał pisać tego w taki sposób, że one muszą być ukryte w jakimś miejscu i żeby to wynikało z jakiegoś, powiedzmy, loru, żeby te skarbce były ukryte w pewnym miejscu. To ma być wygodne, a nie, że ja muszę pobiec do skarbca, x czasu w praktyce zabijając kilka ledwo potworów, żeby potem znowu w spowolniony sposób iść przez ten skarbiec. No ale dalej. Właśnie. Jest on dłuższy niż Sniper Dungeon i to jest ekstremalnie, ale to ekstremalnie tragiczne. 30-sekundowe komnata sprawdzająca na samym końcu nie daje w ogóle, ale to w ogóle expa, a w praktyce to nie jest 30 sekund, tylko pewnie jest 40-45, więc porównując to choćby do Nightmare Dungeonu, to tutaj jesteśmy skrajnie, ale to skrajnie nieefektywni we wbijaniu expa, a moim zdaniem, gdyby tam był standardowy exp, to by był ekstremalny, ale to ekstremalny plus, bo tam jest nawalone elit, tam jest naprawdę spoko i zarąbiście, więc dużo osób właśnie po to, żeby jeszcze lepiej tam expić, mogłoby specjalnie chodzić do skarbców, bo wtedy specjalnie by właśnie leciało tam, oczywiście potencjalnie pomijając mechaniki skarbca, ale leciałoby tam, bo tam by były największe exp, dostawaliby powiedzmy jakiegoś tam, tak otwierali podstawową skrzynkę, ale to byłby też sposób dla osób, którym się ogólnie ten motyw nie podoba, ale stwierdziliby, że to jest efektywne, to ma sens, tam mogę expić, tu jest exp, jest nagroda, jest wszystko w porządku. No właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, wielu graczy po prostu chce napierdalać, mówiąc wprost. Nie chcą bawić się w jakiegoś Raymana, skakać między pułapkami, przeskakiwać, unikać, uciekać. Nie powinno być czegoś takiego, że ci gracze są do tego przymuszeni. A ja mam wrażenie, że właśnie ten motyw sezonowy, ten motyw skarbców przymusza wielu graczy. I oczywiście to się może podobać. Ja nie jestem tym zmęczony, ale to się może podobać wielu osobom, ale jeszcze większej ilości się z tego, co widać i z tego, co czytam w internecie, się po prostu najzwyczajniej w świecie nie podoba i ja to rozumiem. Każdy ma prawo grać w grę tak, jak uważa, a nie tak, jak mu nakazują, a ten motyw właśnie tak funkcjonuje. Druga sprawa. Nagroda za maksymalną ilość staków w skarbcach jest bardzo, ale to bardzo dobra. W związku z tym, co z osobami, które nie lubią skarbców? One z automatu muszą stwierdzić, dobra, to ja wyłączam grę i ją odinstalowuję, przynajmniej na trzeci sezon, bo jeśli im nie podpasowały pułapki i skarbce, to oni w praktyce są wyłączeni z gry sezonowej, czyli w praktyce mogą w ogóle nie grać w Diablo, bo nie robiąc skarbców nie będą mieli Seneszala, czyli w zasadzie nie będą grać w sezonie. No, to jest znowu bardzo duży strzał w stopę od strony Blizzarda. To inna sprawa, tak jak też tutaj dodatkowo dodam, że może to być dla osób, które bardzo rzadko grają w gry, zwłaszcza tego typu zręcznościowe, po prostu najzwyczajniej w świecie trudne i tutaj spotkałem się z kolegą, który wprost powiedział, że dla niego jest to nieprzyjemne, trudne i nie chce w ogóle tego grać, nie wraca do skarbców. No, ale wracamy do poziomu wyżej, czyli tego, że z jednej strony, żeby mieć tego Seneszala jakiegoś sensownie wyfarmionego, to trzeba jednak poświęcić czas między innymi na skarbce. Tak, gra, na przykład Diablo 3, z czasem stała się szybka. Były buildy pod Speedfarmę i tak chyba te RPG szły, że jest, możesz mieć osobny build pod Speedfarmę, możesz mieć build pod po prostu, żeby puszować content, a my w skarbcach jesteśmy zmuszani poniekąd do tego, że żeby wykonać go i dostać właśnie te punkty, tą kasę, to po prostu nas ta gra spowalnia. Nie możemy lecieć, raszować, bo mamy taką ochotę, bo mamy pod to build, tylko musimy uważać. Jest to głupota. No i tak, Malthas. Wróćmy do Malthasa, bo tu są rzeczy odnośnie Malthasa, czyli droga do samego dungeona, do dungeona Krosna jest długa, jest ekstremalnie długa, jeśli chcesz pójść tam samemu. Pomijam koszt, pomijam to, że oprócz kosztu 10 tam pereł, to musisz jeszcze oczywiście standardowo sobie wydać te perły na tą epokę, ale jeśli chcesz robić to sam, to musisz pójść samemu, zrobić jakby 4 klucze. Zajmie ci z 15 minut, by samemu pójść na Malthasa, którego jeśli walka nie będzie trwać na tyle szybko, że zbijesz go na strzała, to ten otóż cudowny Malthas, jeszcze jeśli będziesz wpadać u niego na pułapki, to zniszczy ci kolejne opoki z lutu na kula, czyli potencjalnie, zabijając bossa, możesz nie dostać w ogóle dropu, bo drop tych run, między innymi tych uber kamieni, jest dopiero ze skrzynek po uber Malthasie. Czyli jeśli robisz, no nie daj Boże, to samemu, co dla mnie jest w ogóle niepojęte, to jeśli nie ogarniesz opoki, bo będziesz za długo walczyć z Malthasem, nie zabijesz go na jednego strzała, to w tym momencie jeszcze może się okazać, że nie otworzysz skrzynek, które mają być nagrodą, co jest w ogóle przeryte moim zdaniem. Więc pomyślcie sobie, jak długo trzeba iść na bossa. Oczywiście to jest stworzone teoretycznie dla 4 graczy, że każdy się splituje, każdy idzie po jedną pieczęć, no ale no, nie każdy ma znajomych, nie każdy chce grać ze znajomymi, niektórzy ludzie chcą grać o 4 nad ranem, kiedy nikt inny nie gra, chcą grać samemu, no to co? No to wtedy co? Blizzard odpowie, że w takim razie nie róbcie tego takich godzinach, albo róbcie inny content z gry, no sorry. No i tutaj jest właśnie to pytanie, gdzie jest Party Finder? Jak chcecie dodawać tak skonstruowany content, no to również zastanówcie się dobrze, w jaki sposób powinien on wyglądać i co nam powinien dawać od gry. W takim razie co? Księgi. Content, którego jeszcze nie ma i no, najgorsze moim zdaniem jest to, że my dalej nie wiemy, kiedy będzie. 2, 3, 4, 5, 6 tygodni, no zakładam, że nie później niż po 6 tygodniach, czyli w połowie sezonu. Nie zmienia to jednak faktu, że tak, plusy. Fajnie będzie, jak się pojawi, tylko jak fajnie, bo tego jeszcze nie wiemy. Ogólnie koncept jest całkiem w porządku, ale ma też swoje minusy. Kolejnym plusem oczywiście jest to, że po prostu będzie to dodatkowy content do roboty. Fajnie, bo on docelowo ma być na stałe w grze. Dodatkowym plusem jest to, że jest wprowadzenie rywalizacji. Moim zdaniem to jest główny plus, bo potencjalnie możemy sprawdzić swoje buildy i gdzieś tam ze znajomymi chociażby pytać się, dobra, jak ci poszło, co tak dalej, kto jest lepszy, kto jest gorszy. To jest fajna rzecz, która powinna być w ogóle w grach, bo to jest ten haczyk, to jest coś, co nas w grze zatrzymuje i moim zdaniem to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która powinna być od początku. Może maks po 2 tygodniach od startu, to jest maksimum, bo te 2 tygodnie to jest mniej więcej każdy czas z jednej strony, żeby zmotywować tych, którzy teoretycznie nie mają czasu do tego, żeby wbić tą swoją postać na ten 100. poziom w 2 tygodnie, co jest realne, bo nie oszukujmy się, w 16 godzin wbili, więc casual wbije w 25-30, a z drugiej strony czas na tych hardkorowców, to nie zrobią sobie 2 postaci, a co tam. Tak, no i tak jak mówię, dodatkowa jest to możliwość stworzenia swojego builda, ale teraz tak, minusy, bo one są tutaj moim zdaniem bardzo ważne. Sztuczne opóźnienie premiery, właśnie, i to jest tak jak z rzeźnią Zira. Gdyby oni dali to po 2 czy po 3 tygodniach, nawet po 4, a po 8 tygodniach jeszcze dorzucili taką rzeźnię Zira, nazywając ją w tym momencie rzeźnią Zoltuna, która byłaby podobna, ale wrzuciliby tam jakieś, nie wiem, kolejnego skina czy nagrodę na koniec tej rzeźni, ludzie by byli ucieszeni, bo z jednej strony oni by nie musieli wcale niesamowitego nowego kontentu wymyślać, a z drugiej strony mieliby też bardzo ekstremalnie prostego, a ludzie w tej końcowej fazie ostatniego miesiąca, ostatniej 1,5 miesiąca mieliby dodatkowo znowu możliwość kolejnej rzeczy, kolejnego rodzaju zabawy, no ale no ja tutaj tylko mówię, ja jestem jedynym gościem sobie tam gdzieś z Polski, a przecież wy macie pieniądze, możliwości i chyba takie mózgi, żeby to ogarnąć, ale widocznie chyba nie. Właśnie, wiele osób może nie wrócić już na ten event, bo ja sam nie wiem, co będzie za 6 tygodni. Za 4 tygodnie jest premiera Last Epoch, więc wiecie, Blizzardzie, ja wam nic nie obiecuję. Na ten moment jest ok, ale co będzie za tydzień, czy się uda mi bardziej wkręcić, zobaczymy. Tak, i mamy tam testować swoje buildy i swoje postacie, ale coś, co mnie najbardziej, no to mnie wkurwia, to mnie nie denerwuje, to mnie wkurwia, mówię wprost. To jest to, że kolejny raz motyw sezonowy jest przypisany pod postać. Ja nie chcę farmić, ja lubię robić alty, ja nie chcę farmić tego motywu sezonowego na każdej postaci. Przed chwilą to dopiero co przed chwilą to wyliczałem. Wyliczałem wam, że to jest ekstremalnie duża ilość farmienia i to nic w tym złego. Ale ja chcę farmić na postaci numer 1, na postaci numer 2, jak mam czas to na postaci numer 3 i chcę mieć wymaksowane, jak będę stworzyć postać numer 4. Bo ja mam do tego po prostu cholerne prawo, żeby tak było. Tyle. No dobra, nowa meta. I moja taka bardzo subiektywna ocena zmian, jak to wygląda, ale tu moim zdaniem ogólnie jest naprawdę całkiem w porządku. Zatem jak wygląda to od strony barbarzyńcy? No niewątpliwie mamy od strony Barba sezon szarży i ta szarża wprowadziła wiele. Wprowadziła zarówno to, że mamy dużo lepszy leveling, czyli dużo osoby bardziej są zadowolone z tego, w jaki sposób można sobie bić te niższe poziomy, bo szarża naprawdę wprowadziła fajny, nowy, świeży powiew. Tylko że moim zdaniem ewidentnie Barb nie potrzebował, jak dobrze wiemy, po sezonie drugim takiego buffa. Nie potrzebował, on potrzebował być znerfiony, ale z jednej strony dostał nerfa, a z drugiej strony wypierdolili mu taką szarżę, że to jest, no że wręcz nie ma o czym gadać, no ale dobrze. Barb jest w bardzo dobrej pozycji, bo z bycia najlepszą postacią w sezonie drugim jest znowu najlepszą postacią w sezonie trzecim, więc no tak, wszystkie buildy są po prostu silne i to jest plus, ale według mnie co na sezon 4, no patrząc na to, no to ogólnie nerf Barba i tu nie ma o czym gadać, nie żeby mocny nerf, bo nie jestem za tym, żeby te nerfy były mocne, dajcie endgame'owy content, nie nerfcie Barba, troszeczkę tak go co najwyżej przystopujcie w rośnięciu w siłę i prawdopodobne jest to, że Leapquake Barb, który jest jedynym chyba najsłabszym buildem ze wszystkiego, a z jednej strony ciekawy i też taki build był między innymi w zestawie Ponurych Ziem w Diablo 3, jeśli dobrze pamiętam nazwę zestawu, i To jest bardzo ciekawa opcja i podejrzewam, że meta właśnie przejdzie w tę stronę. Te buildy będą znowu miały iść troszeczkę w zapomnienie i kolejny nieużywany będzie podbijany w górę. W takim razie co u nekromanty? Nasz jedyny nekromanta, jedyna postać bez skilla, bez trawersala, bez skilla, który może się przemieszczać. A taki skill między innymi był już w Diablo 3 i nie było to nic problematycznego, żeby coś takiego dodać. Ale dobrze, Nekromanta ma ewidentnie ponownie, jak od samego początku, sezon kości. Bone Spirit, tym razem jest Bone Spirit, który zajebiście pomaga, jeśli o to chodzi, uzyskać tak. On dostał optymalny buff do damage'a i teraz naprawdę potrafi, no da się po prostu skutecznie używać tego skilla i bardzo fajnie odnawia esencję, więc można go korzystać z niego na dwa sposoby. To jest bardzo dobry plus, jeśli chodzi o nekromantę. Co jest problemem? No, tak jak powiedziałem, traversal. W tej sytuacji ja zrobiłem sobie drugą postać nekromantę i ja powiem wam szczerze, czuję się jak Charles Xavier w X-Menach. Czuję się, że wszyscy są z przodu, a ja jedyne co mogę zrobić, to przez te skarbcy jechać na wózku i liczyć na potęgę swojego umysłu, bo czuję się jak jakiś inwalida. Więc no, to nie jest sezon dla nekromanty, zwłaszcza takiego, który chce robić te skarbce, no ale dobrze. Niech będzie jak będzie, bo nie jest wcale w tym stanowisku, tak w tej sytuacji nekromanta, potrzebne ewidentne wyjście z mety na kości. Fajnie, jeśli w końcu kiedyś jakkolwiek uda się uruchomić miniony, tutaj też oczywiście krok w stronę Seneszala, bo to też minion, oraz myślę, że w końcu tak, bo troszeczkę próbowali gdzieś jakiś boost do Blood Lancy, do Krwawej Lancy, ale ten boost jest ewidentnie za mały, więc mocniej pójść. Pewnie potencjalnie w sezonie 4, jeśli tak pomyślą, to powinni w cień usunąć w ogóle wszystkie te skille z kości, czyli albo zostawić je na takim poziomie, albo trochę znerwić i mocno podbić te krwi. Ale w jakim miejscu znajduje się czarodziejka? No właśnie, i moim zdaniem to jest jedna z najbardziej zbalansowanych postaci i takich tak zwanych cheesy postaci, bo te teleport przez pułapki i tak ta tarcza ogniowa, która w praktyce robi nieśmiertelność, czyli uniemożliwia pułapce nam trafienie, to jest tak naprawdę postać idealna, patrząc stricte pod względem tych skarbców, więc tutaj każdy, kto gra czarodziejką, powinien odnajdywać się jak najbardziej w sezonie i to też jest moja jedna z teorii, że osoby, które mogą nie lubić sezonu przez coś, to czasami przez to, że wybrały nieodpowiednią postać na sam początek. No ale dobrze. Jak wygląda sezonowa meta? Właśnie moim zdaniem ta postać ma wręcz za duży balans. Wszystkie buildy są grywalne i z jednej strony teraz w zależności od tego, czego Blizzard by oczekiwał, to jest bardzo duży plus, bo powinien być balans postaci. Z drugiej strony jednym z głównych założeń Blizzarda, między innymi, ale o tym w innym filmie, jest rotacja mety, tak? Czyli meta powinna zmieniać się co sezon. Powinien być, powiedzmy, jakiś taki jeden build, który jest taki dla każdej postaci, taki S-tierowy, a cała reszta powinna dobrze trzymać się w A-tierze i tutaj Sork ewidentnie z całą swoją, że tak powiem, ilością różnych buildów, myślę, że jest w bardzo dobrej sytuacji, więc co? Jeśli chodzi o parody na sezon 4, docelowo, jakbym o tym myślał, no to tak, albo nerf tych OP buildów dla innych klas, albo tak samo, jak mówię, boost tego jednego, tak, buff tego jednego builda odnośnie Sorka. No i Łotrem grałem w tym sezonie i tak, to jest ewidentnie sezon Legolasa, bo tak, inne Łotrzyki na blisko troszeczkę mocno dostały po tyłku, między innymi tak przez no nerf albo w zasadzie fix, jeśli chodzi o poison, tak i o to, jak zachowuje się trucizna. Moim zdaniem nerf jakikolwiek taki był odnośnie takiego rogala pijącego na blisko jest niepotrzebny. Był niepotrzebny, bo wystarczało odpowiednio tak zbuffować skille, które są między innymi zbuffowane, między innymi w skillu precyzji. Tak naprawdę ta meta się opiera w dużej mierze na ten skill, tylko że tam też jest problem odnośnie bugów w tym skillu precyzji, że on tak wolno nalicza staki, bijąc z lewego, że Tom Woody ma na konkretnym filmie, że próbując zaatakować z prawego przycisku myszy, często nie zalicza nam ataku ze skillu precyzji. Podobnie jest tam jeszcze w jednym skillu, który anuluje w ogóle ten skill i naliczenie skillu precyzji. No jest to problematyczne. No nie zmienia to jednak faktu, że co do zasady ogólny balans takiego rogala myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Tylko też fajnie jest, jak postać ma ten jeden build taki hardkorowy, taki dojebany w mecie, bo ci co chcą, to mogą sobie przetestować i mogą się przekonać do tej postaci, a inne buildy, jeśli ktoś akurat grał danym buildem, ten, który byłby taki najsilniejszy w mecie, inne buildy też przecież mogą się sprawdzić. No i tu właśnie jest druid, który dostał, tak, ma sezon piorunów, sezon burzy z piorunami i tu jest zajebisty buff i ten build ewidentnie jest jednym z teraz z najsilniejszych buildów. To, co spotkało druida, moim zdaniem jest najlepszym przykładem tego, jak powinno funkcjonować, bo automatycznie przez ten build, tak, na pioruny docelowo, no to lepszy i sensowniejszy jest leveling druida, który zawsze był problematyczny. Tak, więc sama ta meta jest ekstremalnie na plus, bo i endgame'owo mamy nowy build i w midgame jest build, tylko właśnie brakuje mi takich buildów stricte, tych funkcjonujących i działających na takiego typowego szamana, bo nie zapominajmy o tym, że druid jest po prostu też szamanem i niekoniecznie druid za każdym razem musi być zmiennokształtny, może być po prostu szamanem, który tutaj realnie rzecz biorąc no niespecjalnie chce działać na ten moment. Chociaż był bulwark druid. Jakie są moje ostateczne odczucia odnośnie i jak wygląda podsumowanie, moim zdaniem i na ten moment sezonu. I teraz tak na szybko, moja ocena jak z Seneszalem. Ja nie jestem zadowolony z Seneszala, nie czuję go, chciałbym go czuć i byłem zhypowany mocno ogólnie na tego stworka i mam nadzieję, że jeszcze wprowadzą i będę miał możliwość podniesienia tej oceny, ale na ten moment to jest totalnie 3 na 10. To jest mocno niewypał im, może niekoniecznie z samego konceptu, ale z tego, jak został on dowieziony. Bo został on dowieziony słabo, jest nieodczuwalny i to jest takie, no wyżej nie mogę dać na ten moment. Myślę, że jeśli go poprawią, jeśli będzie odczuwalny, to że tak, jeśli poprawią skillę, to jest szansa na jeden dodatkowy punkt, żeby było bardziej ono odczuwalne. Jeśli poprawią sposób jego poruszania się, no to może 5 na 10, ale dalej to nie jest idealny motyw, którego ja bym oczekiwał od samego Diablo. Ogólne X-Menie otwarty świat, no w sezonie drugim mieliśmy idealny przykład, więc sezon drugi pewnie by dostał spokojnie o tak 8 na 10, jeśli chodzi o to, co było w otwartym świecie. Tutaj mamy 5 na 10, bo jest po prostu ok. Ani idealnie, ani nie jest źle. Może jednym pasować, drugim nie. Mi osobiście pasuje tak umiarkowanie. No najbardziej denerwuje mnie to, że nie mam, tak jak mówiłem, tego dropu z tego Heralda Malfasa. Moim zdaniem tamten drop też powinien być fajniejszy, taki jak był wcześniej na tych krwawych żniwach i tutaj by było takie wtedy, myślę, że tak z 6,5 na 10 byłby w stanie dać, gdybym ja odczuwał, że tego Heralda mogę farmić i to ma sens, bo mam tam i drop, i expa, i wszystko po drodze. No jak wyglądają skarbce, tak jak byłem raczej też, nie tylko ja, ale większość osób raczej niezadowolona. Tutaj no jest ciężko, jeśli chodzi o to, czy ja widzę w tym momencie jakieś realne możliwości poprawy skarbców, na pewno. Tak jak mówiłem, dodanie tego expa w ostatniej komnacie pomoże osobom, które będzie miała z jednej strony gdzieś farmienie tak, tej opoki, ale z drugiej strony mogłyby tam latać dla expa. Szybka farma, idziemy na koniec, dobry exp w ostatniej komnacie, jest jakiś drop, jest ukończona pieczęć i tak dalej, więc to by był na pewno +1 do skarbców. Druga sprawa, gdybyśmy nie musieli robić pre-dungeona, to są dla mnie takie chyba dwa największe zastrzeżenia. Kwestia tego, że ludziom się nie podoba same pułapki, no jest jak jest, ja rozumiem, nie jest to ideał, no ale koncept może być, ważne, żeby był potencjał jakiś taki w miarę wyśrodkowany dla osób, które po prostu chcą ten schemat i system omijać, więc jeśli wypośrodkują tą nagrodę i grę bez nagrody i z nagrodą, to moim zdaniem będzie bardzo optymalnie, też szansa, nie wiem, na takie może 2 dodatkowe punkty. Zmiana mety mi się podoba. Uważam, że to są całkiem dobre zmiany, które zostały wprowadzone. W większości przypadków nie jest idealnie, nie jest dokładnie tak i dobrze i przemyślenie jak powinno być, ale jestem co do zasady ogólnie zadowolony, także takie 6 na 10 i tutaj nic więcej bym nie powiedział odnośnie tego, co by mogło być. Jak wyglądają dla mnie cięgi, tutaj też jestem w miarę pozytywnie nastawiony, bo ja bardzo bym chciał, żebyśmy mieli jakąś rywalizację i tak troszeczkę na wyrost być może to 6 na 10, ale gdybym wiedział, że mogę zrobić 2 czy 3 alty, że jestem wkręcony w cały sezon i że nie muszę nabijać Seneszala, to pewnie nawet byłoby z 7 na 10, bo wiedziałbym, że nie będzie to miało jakiegoś ekstremalnego wpływu na jakby to, czy moja postać będzie działać lepiej, czy nie lepiej, zwłaszcza jeśli jestem solo, w związku z czym no to by było fajne, chyba że Seneszal po prostu pozostaje gówniany i nic nieznaczący, no to albo nie będzie się liczył w cięgach, no to tutaj powiedzmy dalej to 6 na 10 pozostaje. I teraz ocena finalna. No właśnie, ocena finalna to nie jest aż tyle, ile bym chciał, czyli tylko 24/50, co daje nam poniżej 50%, 4,8. 4,8 na 10, tak? To jest ocena bardzo średnia, ale no tak to mniej więcej wychodzi. Mógłbym patrzeć tutaj średnia ważona, co jest ważniejsze, czy skarbce są ważniejsze, czyli w zasadzie raczej ocena by finalnie spadała. Czy ja jestem zadowolony z sezonu? Ja na ten moment nabiłem Rogala na poziom 60 i finalnie stwierdziłem, że po raz trzeci Rogal nie do końca to jest moja postać i jestem na etapie farmienia Nekro i tu mi jest dużo lepiej, mimo tego, że tak jak mówiłem, czuję się trochę jak upośledzony, jeśli chodzi o skarbce. I jest w porządku, ale wciąż mam wrażenie, że mogę nie wytrwać tak długo, jakbym chciał. Ale no, ostatecznie jak będzie, tak będzie, a za miesiąc mamy co? Za miesiąc mamy żegnaj krosno, witaj wiosno, czyli Last Epoch, bo na ten moment nie widzę dużego prawdopodobieństwa, żebym za miesiąc dalej grał w Diablo 4. I myślę, że przesiadka na Last Epoch będzie niemalże pewna. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy, czy będę miał ochotę wrócić na cięgi, czy już będę znudzony, bo nie odnajdę się, ale mam dalej szczerą nadzieję i w żaden sposób nie powiem, żeby tu miało dziać się coś takiego złego. Na pewno będę funkcjonować dalej w schemacie Diablo, tylko może po prostu mniej będę się interesować wydarzeniami stricte sezonowymi, a bardziej będę chciał pójść może w lore Diablo, może w inne rzeczy naokoło, bo po prostu lubię Sanctuarium, lubię ogólnie tą grę i dalej wierzę, że jednak tutaj zadzieje się coś lepszego, a ja spokojnie będę czekać i to nie jest stricte Diablo w żaden sposób. Ja szczerze powiedziawszy rozumiem, że komuś się może podobać i szczerze powiem, jak najbardziej zachęcam do grania zarówno w ten sezon trzeci, ale też zapewne powiem w innym filmie, czy zapraszam Was na ostatnią epokę. Dzięki. Z mojej strony to wszystko i powiedzcie, jak Wy czujecie ten sezon. Czy w podobny sposób, czy w dużej mierze nie zgadzacie się z tym, co powiedziałem w jakichś kwestiach. Dajcie znać, ja z chęcią z Wami to przedyskutuję. I co? No i słyszymy się w kolejnych filmach. A jeśli podobała Wam się, to pamiętajcie o subskrypcji, ewentualnie polajkowaniu za ten materiał. Trzymajcie się i cześć.